Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił. I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani służyć mu będziemy bez lęku, w pobożności i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A i ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie mu grzechów, dzięki litości serdecznej naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce, by światłem stać się dla tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Zachariasz musiał przejść długą drogę od powątpiewania do całkowitego poddania się Duchowi Świętemu. Dziś widzimy i słyszymy, jak wielkiej przemiany dokonuje Bóg w życiu świętego Zachariasza. Jego usta zamknięte przez 9 miesięcy w milczącej ciszy teraz się otwierają. Jego umysł, szarpany rozmaitymi myślami, nareszcie poddaje się prowadzeniu Ducha Bożego. Jego serce, pełne sprzecznych emocji, wycisza się, aby wreszcie wystrzelić jak wulkan lawą pełnego radości uwielbienia Boga. Ojciec świętego Jana Chrzciciela przeżył piękny czas swoistych 9-miesięcznych rekolekcji adwentowych. Może i nam potrzeba takiego wyciszenia, udania się na pustynię, aby wolności od hałasu świata usłyszeć delikatny głos Boga. Słowo Boga jest ciche, delikatne i nigdy się nie narzuca. Aby je usłyszeć i przyjąć, należy zamilknąć, zamknąć swoje usta, a otworzyć uszy i serce. Zachariasz wreszcie poddaje się działaniu Ducha Świętego. Stał się niejako instrumentem, na którym ten Boży Duch wygrywa swoją pieśń uwielbienia. Benediktus, który dziś słyszymy w dobrej nowinie, wpisał się na stałe w liturgię Kościoła katolickiego. Odmawiamy go codziennie podczas naszej porannej modlitwy liturgią godzin, podczas juczni. Jest to, obok pieśni Maryi, najpiękniejszy hymn biblijny. Pamiętajmy, że ludzie są zdolni do tak pięknych aktów zawsze wtedy, gdy całkowicie poddają się działaniu Bożego Ducha.